proszę Państwa, uwaga! Teraz, 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 już! Nowy rozdział! Nowy rozdział otworzyła Biblioteka Gminna w Rokietnicy. Po ponad 30 latach działania w ciasnych pomieszczeniach placówka przeniosła się do nowej, przestronnej siedziby. To jest wielka, największa biblioteka w powiecie, nowoczesna, dlatego że na ponad 800 metrach znajduje się zbiór główny, przewidziane na 40 tysięcy woluminów. Mamy do tego dwie sale szkoleniowe, w tym salę audiowizualną. Taras tutaj obok piękny, a od czasu do czasu możliwość zorganizowania na dachu zajęć astronomicznych. Nie wychodząc na zewnątrz, z biblioteki można przejść łącznikiem do Gminnego Ośrodka Kultury i hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu. Inwestycja była realizowana według sprawdzonego schematu. Sklepy i punkty usługowe umieszczone na parterze budynku sfinansują spłatę kredytu. Dzięki temu gmina nie musi dokładać do przedsięwzięcia ani złotówki. Poprzednia biblioteka po prostu była mała. Ta biblioteka jest pod względem powierzchni 7 razy większa. Liczę też, że będzie większa liczba czytelników i skupi wszystkie pomysły, które zarówno miały nasze instytucje kultury, jak i również mieszkańców, czyli takie po prostu miejsce spotkań, miejsce wymiany zdań, doświadczeń, ale i również miejsce, gdzie można spokojnie czytać książkę, czy po prostu popracować. Pierwsi nową bibliotekę odwiedzili najmłodsi czytelnicy. Przedszkolaki i uczniowie przemaszerowali ze starej do nowej siedziby. Każde dziecko przyniosło jedną książkę. W momencie, kiedy dziecko dostaje książkę do ręki, natychmiast zaczyna czytać. Nieważny jest kamień na drodze i słupek, dziecko jest pochylone i zaczyna czytać. Myślę, że to od nas dorosłych zależy, czy dzieci będą czytały. Pochód prowadziły symboliczne postacie patronów szkoły i biblioteki. Ja jestem przebrana za Marię Konopnicką, a Maria Konopnicka jest patronką naszej biblioteki. I w tym marszu poprowadziłam dzieci do nowej biblioteki. Dzieci i młodzież to spora część czytelników, wbrew obiegowej opinii, że najmłodsze pokolenie nie czyta książek. Będę przychodził tu tak mniej więcej raz w tygodniu, żeby zobaczyć jakąś nową książkę, coś ciekawego przeczytać. Lubię szukać po prostu nowych przygód. Interesują mnie takie właśnie książki przygodowe, w których się dużo dzieje. Tak nowoczesny obiekt może zachęcić do czytania jeszcze więcej dzieciaków. To miejsce to jest cudowne miejsce, absolutnie magiczne, dające możliwość czytania o każdej porze właściwie dnia, bo rozciągnięte w czasie otwarcie tej biblioteki. I myślę, że ten bogaty księgozbiór też przyciągnie dzieci. Nowe warunki stawiają nowe wyzwania. Będzie moc możliwości oglądania, zorganizowania spotkań autorskich. Dla dzieci zajęcia różnego rodzaju, język angielski, zajęcia dydaktyczne. Praktycznie no naprawdę szeroki kanon zajęć nie tylko dla dzieci, dla młodzieży, ale również dla dorosłych. Duża przestrzeń i nowoczesne wyposażenie poprawi komfort pracy i obsługi czytelników. Tutaj no, komfort pracy jest nieporównywalny. Naprawdę przestrzeń jest tak dostosowana, że i dzieci, i dorośli zarówno tutaj, czy mamy z wózkami, też swobodnie będą mogli się przemieszczać. No, dla nas jest to też komfort pod tym względem, że książki na półkach są poukładane tak, że widać tą przestrzeń. Można jeszcze spokojnie książki dołożyć i nie ma żadnego problemu, że trzeba książki kumulować jedne na drugie. Pierwsi czytelnicy, którzy odwiedzili nową bibliotekę, nie kryli zachwytu. Uwielbiam książki i kocham książki. To miejsce myślę, że jest fantastyczne do tego, żeby nie tylko odpoczywać, ale właśnie przede wszystkim spędzać ten czas z książką. Bardzo mi się podoba i cieszę się, że w końcu w Rokietnicy jest takie miejsce. Czekaliśmy to już długo na to, żeby mieć takie warunki, jak są w tej chwili właśnie. Super, można powiedzieć. No, trudno sobie wyobrazić, żeby mogły być lepsze. Także w Rokietnicy się dużo zmieniło w związku z tym, że ta biblioteka się otworzyła w tej chwili w nowych murach. Jest to pięknie, obszernie, przestrzeń. No tam było ciasno, nie ma co ukrywać, a tutaj pięknie. Bardzo fajnie, no i tylko przeprowadzać dzieci, żeby nie siedziały nam tylko przed komputerem. No żeby tak jak my kiedyś wypożyczaliśmy, czytaliśmy, no żeby one też troszkę tego poczuły, tego klimatu. Czekasz na bezchmurne niebo, a jak się lubi, co się ma,
Otwarcie biblioteki miało bogatą oprawę, o stronę muzyczną zadbali muzycy Rokietnickiej Orkiestry Dętej. Animatorzy prowadzili zajęcia i warsztaty z dziećmi. Łukasz Wierzbicki, podróżnik i autor książek dla dzieci, przekonywał najmłodszych, że ocean to pikuś. A Ryszard Ćwirlej, zamieszkały w Celekwicy, autor kryminałów, dał wykład o historii tego gatunku w powojennej Polsce. Ja bardzo się cieszę, że zostałem w taki sposób wyróżniony, że jestem tym człowiekiem, tym pisarzem, który w bibliotece jako autor książek może się odnajdywać, a ja mogę się odnaleźć w tej rzeczywistości zupełnie nowej, pachnącej jeszcze nowością biblioteki w Rokietnicy. Uroczystość zakończyło spotkanie z aktorem Michałem Grudzińskim, który również jest mieszkańcem gminy Rokietnica. No, jak ja to mówię, no bajobongo, jest na co popatrzeć. Jestem dumny z tego, że ta Rokietnica, moja gmina, tak idzie do przodu. Nowy rozdział otwarto, teraz trzeba go dobrze zapisać.